W maju 2014 roku w tym miejscu nastąpiło uroczyste wbicie łopaty. Po 14 miesiącach od tego wydarzenia w Rudzie Sułowskiej powstało Muzeum Tradycji Rybackich, skansen, zagroda ze zwierzętami oraz hotel i restauracja. W skład Centrum Edukacyjno-Turystycznego Naturum na dzień dzisiejszy, bo to dopiero początek, wchodzi czterogwiazdkowy hotel wraz z restauracją, gospoda ośmiu ryb, część muzealna, Muzeum Tradycji Rybackich Doliny Baryczy, skansen, bardzo duży plac zabaw, ścieżki edukacyjne, zwierzyniec, pokazowa płuczka, czyli takie i pokazowy staw, czyli elementy codziennej pracy rybaków, tak aby przybliżać turystom ciężki zawód rybaka stawowego. Ta inwestycja jest niezwykle potrzebna stawom. Z jednej strony olbrzymia promocja, jest to park krajobrazowy, a jednocześnie przedsiębiorstwo rybackie, czy spółka, która produkuje przede wszystkim karpie. Połączenie tych dwóch czy trzech funkcji nie jest takie proste, dlatego wymyślony został również ta następny rodzaj działalności, a więc ten rozwój kultury, turystyki, miejsce, w którym może spotykać się młodzież, dzieci, ale również myślimy o tym, żeby tu było centrum badawcze. Unikatowy w skali świata obszar, ale i świetnie zagospodarowany. Te obiekty właściwie wpisują się tutaj w ten rytm życia taki i zgodny z naturą, i zgodny ze spokojem bycia. Nie ma wielkiego szumu cywilizacyjnego dla przeciwstawienia, a może nawet i w symbiozie z cywilizacją możemy tutaj rozwijać tę gałąź, jaką jest turystyka. Nowe przedsięwzięcie Stawów Milickich to obecnie największa inwestycja turystyczna w północnej części Dolnego Śląska. Częściowo jest ona finansowana ze środków unijnych. Montaż finansowy jest dosyć skomplikowany. Wykorzystaliśmy tutaj wszelkie możliwości współfinansowania i program operacyjny ryby, i program operacyjny rozwoju obszarów wiejskich, i środki własne spółki, a więc udało nam się poszczególne elementy współfinansować ze środków europejskich. W muzeum i skansenie zwiedzający będą mogli zapoznać się z tradycją rybacką sięgającą na tych terenach średniowiecza. Z kolei budowa bazy hotelowej i restauracji ma sprawić, zdaniem prezesa Stawów Milickich Sławomira Mazurka, że odwiedzający Dolinę Baryczy będą mogli tu zaplanować kilkudniowy urlop. Mamy dosyć dobrze zorganizowaną sieć agroturystyk. Brakowało w tym miejscu, w centrum rezerwatu, hotelu, który przygotuje ofertę pod turystykę kulinarną, pod turystykę biznesową i pod klienta troszeczkę bardziej wymagającego niż klient agroturystyki, aczkolwiek w dobrej i przystępnej cenie. Stawy Milickie to zespół blisko 300 stawów rybnych położonych w Dolinie Baryczy, w okolicach Milicza i Żmigrodu. Występuje tu około 270 gatunków ptaków. Jest to największy kompleks stawów rybnych w Europie. Plany spółki Stawy Milickie zakładają, że do 2017 roku będzie to największy producent ryb słodkowodnych w Europie. To uda nam się, gdy zrealizujemy produkcję na poziomie 2,5-3 tysięcy ton ryb. Rozpoczęliśmy ten proces w roku 2014. Mamy nadzieję, że jak tylko matka natura i wszystkie inne siły nas wspomogą, uda się ten cel zrealizować za 2 lata. Władze spółki oprócz produkcji ryb rozwijają też infrastrukturę turystyczną. W Dolinie Baryczy jest ponad 1000 km szlaków turystycznych.